Witajcie, w dzisiejszym filmie powiem Wam, jak szybko zarobić dużo kasy w GTA Online obijając się. Co znaczy dla mnie obijając się? Znaczy to dla mnie po prostu awkując. Ale zanim przejdziemy do tego, jak to zarobić, przejdę do tego, co warto kupić podczas aktualnego tygodnia zniżek. Nie opłaca się nagrywać poradnika zakupowego z tego względu, że trwałby on pewnie z minutę. Bo wiecie, przywitałbym się, pożegnał i samej gadki reszta byłaby minuta albo mniej. Nie opłaca się po prostu robić drugiego filmu i go wrzucać. Lepiej to wszystko połączyć w jeden film, mi się wydaje. Siedzibę klubu motocyklowego pominę, że warto kupić, bo pewnie każdy z Was ją ma. Jak już macie siedzibę klubu motocyklowego, udajcie się do niego, do tego oto tutaj komputerka i się przy nim zalogujcie jako prezydent. I co w tym komputerze takiego jest? Są tutaj wytwórnie. Polecam Wam kupić sobie wytwórnie, które w tym tygodniu są po prostu tańsze o 30%. Jeśli chodzi o wytwórnie, które polecam Wam kupić, to polecam Wam kupić najtańszą wytwórnię Koki. Jest ona w tym oto miejscu w Alamosia. Jest ona blisko pustyni Grand Senora. Jeśli chodzi o wytwórnie mety, również polecam Wam kupić sobie najtańszą metę na pustyni Grand Senora. I dlaczego polecam Wam kupić te najtańsze wytwórnie? Bo po prostu są one na zadupiu, są one mniej więcej na środku mapy, co sprawia, że jak będziecie sprzedawać towar w mieście, to macie niewielkie odległości. Jeśli chodzi o wytwórnie fałszywych banknotów, również polecam Wam kupić sobie najtańszą na pustyni Grand Senora. Dodatkowo ta wytwórnia jest za darmo w pakiecie kryminalisty. Jest ona w tym oto właśnie tutaj miejscu, gdzie widzicie sobie na mapie. Jeśli chodzi zaś o najtańszą wytwórnię marychy, nie polecam Wam jej kupować z tego względu, że jest ona całkiem daleko od miasta. Oczywiście solo zrobicie tutaj wszystkie sprzedaże prócz post-op. No i jeśli chodzi o śmieciary, będziecie mieli ten problem, że przy trzecim pojeździe dostarczycie część, a nie całość. Więc po prostu lepiej kupić sobie inną wytwórnię. Raczej w innym miejscu. Ja akurat jeśli chodzi o zioło, polecę Wam wytwórnię w Wynut. Ją właśnie posiadam. Jest ona na północy miasta. I z tej wytwórni zrobicie wszystkie sprzedaże oprócz post-opa solo. I jeśli chodzi o śmieciary, ktoś powie, będę miał w Paleto. Nie, nie będziesz miał w Paleto, będziesz sprzedawać mniej więcej na środku mapy. Do Paleto śmieciarami nie będziesz musiał jechać. Z rzeczy, które warto jeszcze sobie kupić w tym tygodniu, to są to po prostu ulepszenia do wytwórni. Jeśli chodzi o to, jakie ulepszenia są ważniejsze, jakie mniej ważne, to polecam Wam najbardziej kupienie sobie ulepszenia wyposażenia, które po prostu zwiększy wartość Waszego towaru i szybkość jego produkcji. I również polecam Wam w każdej wytwórni kupienie ulepszenia pracowników, żeby to zwiększyło szybkość produkcji i wartość towaru. Jeśli chodzi o ochronę, możecie ją kupić, ale nie musicie z tego względu, że ochrona tylko zmniejsza ryzyko nalotu na Waszą wytwórnię. Jak będziecie mieli kupioną ochronę, nadal będziecie mieli naloty, tylko będą one rzadziej. I w każdej wytwórni te trzy ulepszenia robią dokładnie to samo. Więc po prostu najlepiej kupić sobie ulepszenie wyposażenia i pracowników, jak nie macie kasy, a jak będziecie mieli trochę więcej kasy, możecie zainwestować w ochronę. Po prostu z ochroną na samym starcie się nie pali. No i teraz przejdźmy do tego, jak zarabiać dużo kasy obijając się. Oczywiście, jeśli chodzi o wymagania, musicie mieć te wytwórnie, które Wam powiedziałem, oraz w nich ulepszenia. Następnie musicie mieć biuro, jeśli chodzi o lokalizację, jest ona obojętna. No i jeszcze musicie mieć tutaj też garaż w tym biurze. Wystarczy jakby co jeden poziom. Jeśli chodzi o inne biznesy, to musicie posiadać bunkier. A w tym bunkrze musicie mieć kupione wszystkie ulepszenia, czyli wyposażenia, pracowników i ochronę. Jakby co, ulepszenie wyposażenia i pracowników zwiększa po prostu wartość Waszego towaru oraz jego produkcję. A jeśli chodzi o ochronę, działa ona inaczej niż przy wytwórniach z tego względu, że ochrona przy bunkrze sprawia to, że nie będą Wam rozkradać towaru z Waszego bunkra. Więc tutaj po prostu nie chodzi o naloty.
Jeśli chodzi o najlepszą lokalizację bunkra, to najbardziej Wam polecam kupienie bunkra w Czumasz z tego względu, że jest on blisko miasta, jest on blisko autostrady, no i po prostu jest on najlepszy w stosunku jakości do ceny. Po autostradą po prostu bardzo szybko będziecie sprzedawać towar. Jeśli chodzi o następny biznes, który musicie posiadać, jest to klub nocny. Najlepiej posiadać klub nocny w Wynut, z tego względu, że to jest najlepsza lokalizacja. A jest ona najlepsza z tego względu, że jest po prostu na północy miasta, a sprzedaże najczęściej są na Zadupiu. Jeśli chodzi o ulepszenia w klubie nocnym, najbardziej Wam polecam kupno ulepszenia wyposażenia. Sprawi to, że będą po prostu Wasi technicy szybciej pracować i będzie towar więcej wart. Również Wam polecam kupno ulepszenia pracowników. Sprawi to, że Wasza popularność będzie wolniej spadać. Jeśli chodzi o ulepszenie ochrony, nie musicie go kupować, bo ono po prostu zmniejszy ryzyko nalotów na klub nocny. Następną rzeczą, którą warto mieć, jest salon gier. Najbardziej polecam Wam salon gier w La Mesa, z tego względu, że są po prostu najbliżej kasyna. A w tym salon gier polecam Wam coś kupić sobie tutaj przy komputerku, więc wejdźmy sobie na komputerek, na ulepszenia i główny terminal. Polecam Wam go mieć z tego względu, że z tego terminala możecie zarządzać praktycznie wszystkimi swoimi biznesami. On po prostu przyspieszy zarabianie pieniędzy. Bo wiecie, czas to pieniądz. I oczywiście polecam Wam kupić sobie jeden z tych dostępnych automatów do gier i zapełnienie sobie nim salonu gier. Następną rzeczą, którą Wam się przydaje, jest opresor MK2. Kosztuje on normalnie 8 milionów, ale jest cena promocyjna 6 milionów. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu nie mam odblokowanej zniżki, bo kiedyś ją odblokowywałem. No ale to było jeszcze przed podwyżką ceny. Jeśli chodzi o to, co Wam się przyda do odblokowania ceny promocyjnej opresora MK2, to przyda Wam się Terrobyte. I w Terrobycie jakby co też tuningujecie opresora MK2. Bo właśnie w tym Terrobycie tylko da się zamontować w nim rakiety. A żeby mieć Terrobyte, musi mieć jakby co klub nocny. No i jeszcze polecam Wam kupić sobie albo hangar, albo magazyn paczek. Najlepsza lokalizacja hangaru jest w bazie wojskowej. Jest ona najlepsza z tego względu, że po prostu na Zadupiu głównie są te paczki ze specjalnym ładunkiem lotniczym. No i oczywiście w bazie jest fajne w nim to, że jak będziecie na terenie bazy, nie będziecie mieli pościgu policji. No i macie darmowe laserki też. A jeśli chodzi o magazyn paczek, to polecam Wam kupić najbardziej duży magazyn. I kolejną rzeczą, którą Wam polecam sobie kupić pod zarabianie kasy obijając się, jest po prostu agencja. A jeśli chodzi o agencję, to w niej polecam wykonać sobie właśnie 200 zleceń ochrony. Jak widzicie, ja tych zleceń mam wykonanych 209. I po co są zlecenia ochrony? No po to, żeby otrzymywać z sejfu co 48 minut 20 tysięcy. Następną rzeczą, którą również powinniście mieć, jest wytwórnia kwasu. I w tej wytwórni kwasu powinniście mieć ulepszenie wyposażenia, które zwiększy wartość i szybkość produkcji Waszego towaru. Ostatnią rzeczą, którą możecie mieć, a nie musicie, jest złomowisko. Najlepsze złomowisko jest po prostu w mieście, nieważne jakie grunt by było w mieście. Bo w mieście najczęściej są misje na odholowywanie aut. A jeśli chodzi o złomowisko, to polecam w nim kupić sobie modyfikację sejf ścienny oraz pracowników. Pracownicy sprawią, że będziecie otrzymywać do sejfu o 4000 więcej, to 48 minut. No i teraz przejdźmy do tego, jak zarabiać hajs. Na samym starcie zacznijmy od wytwórni kwasu. I możecie po prostu udać się do wytwórni, żeby porozmawiać z kundlem i kupić zasoby. Jakby co, jest też szybszy sposób, możecie odpalić sobie telefon, wejść na kontakty i w tych kontaktach po prostu poszukać sobie numeru do kundla. Jak widzicie, po rozmowie z nim mogę kupić zasoby, więc kupię sobie. I jak kupicie zasoby i wyprodukuje Wam się towar wart 350 tysięcy, to po prostu go sprzedawajcie. Oczywiście, jak jesteśmy jeszcze przy wytwórni kwasu, pokażę Wam pewien protip. Mianowicie wejdźcie sobie na menu interakcji, duże pojazdy, potem wytwórnia kwasu. I wybierzcie sobie jakąś nazwę produktu, żeby to nie był kwas, tylko coś innego. Bo to po prostu wtedy zwiększy Waszą wartość towaru o 5%.
Jest to niewiele, ale przy większych kwotach zrobi się zawsze jakaś fajna sumka. Następnie, jeśli chodzi o starą gier i po co wam kazałem kupić ten terminal główny, to kazałem wam to kupić po prostu po to, żebyście z tego zarządzali większością swoich biznesów. Niestety z umowiskiem, agencją, czy po prostu wytwórnią kwasu nie możecie. Ale wszystkimi innymi biznesami już tak. Teraz przejdźmy sobie do bunkra, jak na nim zarabiać. Po prostu klikacie kup zasób za 75 tysięcy. Po 2 godzinach zrobi wam się towar wart 210 tysięcy i go po prostu sprzedajecie. Będziecie mieli wtedy zawsze jeden pojazd. Na tym polega cała filozofia na zarabianiu na bunkrze w wielkim skrócie. Jeśli chodzi zaś o wytwórnie, to również polecam wam po prostu kupować sobie zasoby i następnie sprzedawać towar. Jeśli chodzi o zarobki z wytwórni na koce, na premii, dwa razy kasy IRP, jest to 1 milion 50 tysięcy. Jeśli też chodzi o wytwórnie mety, ile jest hajsu, to już wam mówię, jest tego hajsu mianowicie prawie 900 tysięcy. Jeśli też chodzi o wytwórnie fałszerni banknotów, jest to prawie 740 tysięcy. A zaś jeśli chodzi o wytwórnie zioła, jest to 630 tysięcy. Wytwórni, która fałszuje dokumenty, nie polecam kupować z tego względu, że na premii daje ona dochód 315 tysięcy tylko. Nie opłaca się jej robić. I na wytwórniach robić tak po prostu, że kupujecie zasoby i sprzedajecie gotowy towar. Teraz przejdźmy do klubu nocnego. Oczywiście w tym klubie nocnym zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że musicie mieć kupionych 5 techników. O, tutaj właśnie w tym miejscu na zarządzaniu magazynem kupujecie sobie 5 techników i przydzielcie ich sobie do towaru i przesyłki, czyli jest to hangar albo magazyn paczek. Sprzęt sportowy jest to bunkier. Wyroby farmaceutyczne jest to meta. Towary z Ameryki Południowej jest to koka. A matrycy i odlewy jest to po prostu wytwórnia fałszerni pieniędzy. Też dodatkowo polecam wam wykupić sobie tych DJ-ów. Jak pasek popularności wam spada, to polecam wam po prostu sobie kupować DJ-a, a właściwie ponawiać rezerwację 10 tysięcy. Ponówiłem sobie teraz, nie miałem żadnej kascenki i jak widzicie, popularność mam na maksa. I nie muszę się udawać do klubu nocnego. No i jeśli chodzi o bunkier, wszystkie wytwórnie, w tym wytwórnie kwasu, po prostu kupujcie zasoby i sprzedajcie gotowy towar. Towar wam się oczywiście produkować będzie na AFK-u. Jak nie ma premii na wytwórni, to polecam wam tylko sprzedawać sobie towar z koki, a z reszty wytwórni nie sprzedawajcie, po prostu się nie opłaca. A jakby co, za kokę bez premii będzie 525 tysięcy. Jeśli chodzi o zarabianie na salonie gier, to po prostu zarabiacie w ten sposób, że odbieracie sobie z sejfu kasę. Ta kasa jakby co jest z automatów, co 48 minut parę tysięcy dostajecie do sejfu. Jeśli zaś chodzi o zarabianie na klubie nocnym, to oczywiście zarabiacie z magazynu techników, którzy wam po prostu gromadzą dobra do magazynu. W klubie nocnym zapomniałem wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej renowacji, jest to magazyn, dokładnie mówiąc przestrzeń magazynowa. Polecam wam sobie wykupić na maksa, czyli wszystkie 5. Dzięki temu wasi technicy będą mieli gdzie gromadzić dobra. Powinien był to powiedzieć wcześniej, ale przepraszam, zapomniałem. Jeśli chodzi o zarabianie na popularność, to zarabiacie w ten sposób, że podchodzicie do sejfu i po prostu odbieracie sobie hajs. A jeśli chodzi o to, jak utrzymywać pasek popularności na maksa, to robicie to tak, jak wam pokazałem wcześniej. Po prostu w salon gier, w terminalu głównym zmieniacie sobie DJ-a. Jakbyście go zmienili w klubie nocnym, mielibyście po prostu cutscenkę. A taka cutscenka trochę trwa. Jeśli chodzi o samo zarabianie kasy na agencji, tak wykonacie 200 zleceń ochrony, to będziecie dostawać do sejfów agencji 20 tysięcy do 48 minut. Więc po prostu polecam sobie odbierać tą kasę. Jakby co, limit sejfu w agencji czy klubie nocnym wynosi 250 tysięcy, a w stronie gier 100 tysięcy. Jeśli chodzi o zarabianie samo kasy ze złomowiska, to musicie mieć jeszcze kupiony, zapomniałem wam powiedzieć do tego, holownik. Wóz holowniczy jakby co kosztuje 1 milion 100 tysięcy. I ten holownik jest wam po prostu potrzebny po to, żeby raz na 2,5 godziny odholowywać jedno auto.
Dzięki temu wasza mini popularność w złomowisku będzie utrzymywana na maksie i dzięki temu co 48 minut będziecie otrzymywać do sejfu w ścianie 24 tysiące. A pracownicy są potrzebni po to, żebyście otrzymywali 24 tysiące, a nie 20. Jeśli chodzi o to, po co kazałem wam kupić sobie opresora MK2, to kazałem wam go kupić dlatego, żebyście po prostu nim się szybciej przemieszczali. Wiadomo, czas to pieniądz. A jeśli chodzi o to, po co wam kazałem kupić biuro i w nim garaż, już wam mówię, chodzi po prostu o awkowanie. Więc żeby awkować po kupnie zasobów, co robicie? Po prostu podchodzicie sobie na ten niebieski znacznik i czekacie, aż was załaduje. I w tej oto pozycji zostawiacie sobie postać. Jakbyście nie mieli garażu, by was od razu załadowało do biura, a jak macie garaż, macie opcję wyboru. Macie opcję wyboru wejść do biura, do poziomu jakiegoś garażu czy do warsztatu. No i w tej oto pozycji możecie sobie awkować nawet i tydzień nie was nie wywali. No ale oczywiście jak ja polecam awkować? Polecam wam awkować tak 2-2,5 godziny i po tym czasie po prostu sprzedać sobie towar z bunkra, kupić zasoby do bunkra. Bo oczywiście polecam wam sprzedawać z jednej partii zasobów towar z bunkra, żebyście po prostu mieli zawsze jeden pojazd. Jeśli chodzi o kwas, robi się on około 6 godzin i sprzedaż macie zawsze solo. Zaś jeśli chodzi o wytwórnie, to towar produkuje się w każdej wytwórni inaczej. Koka się produkuje niewiele ponad 4 godziny, meta coś około 5-6. Więc po prostu polecam wam sobie, jak wyjdziecie z awka, kupować zasoby do wszystkich wytwórni. Jeśli zaś chodzi o agencję, tam możecie się udawać po prostu raz, dwa razy dziennie. Po prostu tam jest duża pojemność sejfu. Jeśli zaś chodzi o sam klub nocny, to po każdym wyjściu z awka polecam wam uzupełnić sobie po prostu popularność na maksa, czyli zmienić DJ-a. I też po prostu polecam wam odebrać sobie kasę, bo po 2,5 godzinach będziecie mieli 150 tysięcy. Bo 50 tysięcy jest co 48 minut. Jeśli chodzi o wytwórnie bez premii, polecam wam robić tylko kokę, reszty się nie opłaca. Tak jak wam zresztą mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o złomowisko, to po prostu odholowywujcie sobie jedno auto raz na 2,5 godziny, żeby mieć tą mini popularność w złomowisku na maksa. I żeby mieć po prostu 24 tysiące do 48 minut. W tym tygodniu, gdy jest premia dwa razy kasy IRP na wytwórnie, oczywiście polecam wam sprzedawać sobie kokę, metę, fałszernie pieniędzy czy marychę. Jeśli planujecie się położyć spać, to polecam wam kompa albo konsolę zostawić w tej oto pozycji. Oczywiście wcześniej zamówcie sobie wszędzie zasoby, żeby wam się produkował towar. A po co wam polecam sobie to zostawić? Bo oczywiście towar w bunkrze czy wytwórni no zapełni się do pewnego poziomu i przestanie, jak zasobów braknie. No ale w klubie nocnym towar wam będzie się produkował przez cały ten okres. Więc pewnie kilkaset tysięcy będzie on wart. Obstawiam tak 500-600 tysięcy. Zakładając, że śpicie 8 godzin. Jeśli chodzi zaś o sejf popularności, będzie on pełny, będzie tam 250 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o sejf agencji, tam będzie 200 tysięcy, bo będzie po prostu 8 godzin snu. Czyli 480 minut. A jeśli zaś chodzi o sejf na złomowisku, będzie tam pewnie coś koło 200 tysięcy, bo ta mini popularność wam po prostu spadnie. I po powrocie z awka będziecie musieli pewnie kilka misji chorowniczych zrobić, tak pewnie za 2-3, żeby mieć to po prostu na maksa. Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, ja właśnie zarabiam w ten sposób, w tym tygodniu, że po prostu sobie awkuję i sprzedaję towar. I odbieram po prostu kasę z sejfów, czyli wiecie, popularność, kasa z agencji z sejfu, no i kasa ze złomowiska. No i to było na tyle w tym poradniku, mam nadzieję, że nie wyszedł on za długi. Trzymajcie się do następnego filmu, pa pa.